Pytałem panią. Panią, proszę bardzo. To chyba nie mnie. Panią, panią. My Kornela mamy na co dzień. Dziękuję. Nie ma za co. Serdecznie państwa witamy tutaj, serdecznie. Mamy takiego wyjątkowego absolutnie gościa. Może jesteśmy najważniejszym miejscem teraz w Polsce, tak? Bo mamy panią Mariannę, która jest matką Pawła Kukiza. Byłoby dobrze, żeby ci komuś odeszło już tak. Najwyższy czas. Potrzebujesz też Anię zapraszać? Wyczuwalna atmosfera wyczekiwania. Czy będzie coś na czasu zespołować z wyborów prezydenckich? Czy będzie te 20% w kampanii wyborczej? Wyczekiwanie przez dziennikarzy po 23.5, a więc godzinę przed ciszą wyborczą, w żaden sposób nie chciał diagnozować, jak mu poszło, jak wyszło i jak jest. To samo, co Balcerowicz. Jest tutaj, to państwo słyszą, co sobie żyje. To jest coraz większa optymizm na przyszłość. To dlaczego tak źle jest w sieci? Bo wszystko, co dobre, to jest nasza zasługa, a wszystko, co złe, to jest ich zasługa, czy wina, czyli tych rządzących. Ja mam zbalowany model legitymizacją klasy politycznej w rynkach polskich, niestety jest procesem smutnym. Ale moim zdaniem trzeba będzie wtedy budować jakąś siłę też. To by musi, bo to nie jest, że będziemy w parlamencie, to za mało. Trzeba będzie z tych ludzi, którzy są, stworzyć tak, tak, stworzyć jakąś siłę. Najbardziej emocjonujących i najbardziej ważnych politycznie wieczorów ostatnich kilkunastu miesięcy. Komu Polacy uwierzyli, komu zaufali, komu dali szansę, kto wygrał wybory 2015. Już za chwilę to wszystko stanie się jasne, już za chwilę będziemy wiedzieć także, kogo za 4 lata Polacy będą rozliczać z powyborczych i z wyborczych obietnic. Oczywiście politycy, dlatego zaglądamy teraz, jak wyglądają te ostatnie sekundy w poszczególnych sztabach wyborczych, a odwiedzamy je według numerów list wyborczych na początek, zatem Prawo i Sprawiedliwość. Jest okej, tak. Ale będziemy patrzeć na ręce wszystkim. No chciałbym mniej więcej to zrobić, co tu mówiłem. Chciałbym zrobić Polskę taką, jaką sobie marzę, o jakich marzyliśmy w Solidarności Walczącej. Solidarną Polskę, bardziej wolną, bardziej sprawiedliwą i taką przydającą się też innym narodom. Polskę taką służebną, bo to ani ja nie żyję dla siebie, ani my Polacy nie jesteśmy tylko dla siebie. Jesteśmy dla innych potrzebni, dla naszej cywilizacji, dla Europy, dla świata. Jesteśmy potrzebni, innym jesteśmy potrzebni. I taką Polskę chciałbym, żebyśmy tworzyli razem w tym nowym Sejmie, w nowym parlamencie. To jest takie moje wielkie marzenie. I nie będzie już teraz już tej postkomuny, takiej twardej postkomuny. Nie będzie Millera, nie będzie jego kumpli z dawnego układu jeszcze komunistycznego. Myślę, że już ci, co będą rządzić ze strony PiS-u, to też będą już młodzi ludzie, inni, nowi, już nie będą obciążeni tym układem takiego zgniłego kompromisu z komuną. Mam taką nadzieję, że to będzie nowa Polska, lepsza Polska. No powinniśmy na pewno organizować, powinniśmy wspierać takie działania PiS-u, które uważamy za słuszne. Na przykład przyspieszyć moim zdaniem wybory samorządowe. W ciągu roku powinniśmy rozpisać kolejne wybory samorządowe, bo tamte były oszukane, tamte były nie oddające rzeczywistości, nawet tamtej, a i tej to kompletnie nie oddaje to, co się dzieje teraz w kraju. Ja bym chciał, żeby powstało z tego poważne ugrupowanie. No coś w rodzaju partii, tak, coś w rodzaju partii. Nie wiem, to nie ode mnie zależy. Tutaj liderem tego ruchu jest Paweł Kukiz i z jego zdaniem się wszyscy musimy liczyć. Ale będę go namawiał do czegoś takiego, żeby budować zorganizowaną siłę, która będzie kiedyś pierwsza w Polsce. To zawsze walczył, zawsze liczył się z ludźmi, zawsze i ludzie to docenili. Jestem bardzo, bardzo się cieszę i naprawdę aż się popłakałam, jak zobaczyłam ten wynik tego sondażu. Polska nie zginęła, póki my żyjemy, co nam obca.
Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Bardzo dziękuję w imieniu tu mamy Pawła Kukiza, w imieniu swoim i bardzo Państwu dziękuję za cały ten wysiłek, za trud, za tą piękną współpracę, którą razem tutaj tworzyliśmy. Bardzo dziękuję wszystkim kandydatom, wszystkim, którzy nam pomagali. Jesteśmy wdzięczni i postaramy się spełnić te oczekiwania i w Sejmie, i potem tworząc jakąś siłę i poza parlamentem. Myślę, że będziemy rośli i na to liczę, że będziemy rośli w swoich i w oczach naszych rodaków. Bardzo dziękuję Państwu za tę uwagę. Dziękujemy. Sobie dziękujemy. Gratuluję powrotu do parlamentu. Bardzo dziękuję. Bardzo Pani dziękuję. Dobrze. Przyjmuję z pokorą ten wynik Platformy Obywatelskiej. Trzeba przyjąć z pokorą i zwycięstwa, i porażki. To jest niewątpliwie nasza porażka. Przechodzimy do opozycji. Będziemy największą partią opozycyjną. Zobaczymy oczywiście, co zrobi ruch Kukiza, czy wejdzie w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, czy dołączy do nas opozycja. No, cieszę się, bo uważam, że Kornel Morawiecki na ten mandat po prostu zasłużył. To jest szacunek. Panie doktorze, mam nadzieję, panie pośle elekcie. Dziękuję serdecznie. I wszystkiego dobrego. Bawcie się dobrze. Powinniśmy budować struktury, bo organizacja w tym momencie przy tak dużym poparciu jest bardzo ważną sprawą. Uważasz, że ta ekipa, ta wrocławska ekipa, to są akurat ci ludzie, właściwi ludzie, żeby dalej ciągnąć ten ruch? Tak. Jestem przekonany. Poznaliśmy się w ciągu tej kampanii dosyć blisko. Każdy jest z innej bajki, ale dzięki temu mamy dość duży elektorat i szeroki elektorat. I każdy był całym sercem przekonany, nie spał nocami, dniami pracował. To są naprawdę tytani pracy. Co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem na kilka miesięcy czegoś, tworzenia, czego w ogóle nie było. Uważam, że ta ekipa ludzi, która się spotkała, wartościowych, jest świetną bazą do tego, żeby na przykładzie chociażby Wrocławia budować organizację, która wraz z Pawłem Kukizem będzie w stanie odgrywać coraz większą, coraz lepszą, a na pewno pozytywną rolę w tym kraju. Dla mnie osobiście jest wielkim sukcesem to, że na liście kandydatów do Sejmu znalazłem się, że Paweł dał mi szansę wystartować w tych wyborach. Pokazał mi, że potrafimy się zebrać, stworzyć grupę ludzi walczących o swoje idee. I jest to budujące na przyszłość. Jesteśmy trzecią siłą w Sejmie, w parlamencie. Myśmy się budowali w 3 miesiące, więc nie ma się co czarować. Tamte ugrupowania, które są przed nami, miały struktury, miały już wszystko poukładane jak zegarki. Natomiast my będziemy pracować dalej i następne wybory na pewno będą z jeszcze lepszym wynikiem, ale to jest na pewno duży sukces dla naszego ugrupowania Kukiz 15.